Lemon. Iced tea lemon. Tak. Szybki test ciasta Oreo, które wczoraj wspólnie zrobiliśmy. Próbujemy. Ale słodkie. Ale dobre, ale bardzo słodkie. Naprawdę bardzo dobre, daje 10 punktów. Cześć, witajcie w kolejnym dniu. Jak widzieliście, próbowałam ciasto Oreo. Było bardzo dobre. Tylko powiem wam, zmieniałabym troszkę tą polewę, że jednak bym nie robiła tej polewy z mlecznej czekolady, tylko bardziej chyba bym poszła w stronę gorzkiej czekolady bądź kakao. Bo jak dla mnie, bo ja bardzo lubię słodycze, po prostu było to trochę za słodkie, ale bardzo dobre, naprawdę, naprawdę fajne ciasto wyszło, fajne, tylko po prostu jak dla mnie troszkę za bardzo słodkie, ale jest okej. Okay. Powiem wam, dzisiaj byłam w Biedronce za 1,99 zł za jedną taką jakby puszkę plastikową, kupiłam takie napoje dwa do testowania. Lemon, czyli cytryna, peach, czyli brzoskwinia, jest to po prostu firma ta Vitella, która zajmuje się zdrową żywnością. I kupiłam i to na pewno sobie wspólnie przetestujemy. Oczywiście jeszcze z tyłu mam tu mamby i te takie tam, wiadomo o co chodzi. I to na pewno przetestujemy. No zobaczymy jak to będzie smakować. Sama jestem ciekawa, czy to będzie dobre. A, i jeszcze jedno, dostałam jedna paczka, ostatnia paczka Pringlesów, pewnie spytacie się, a co z nimi zrobiłaś? Powiem wam, w sumie one znikły mi z tego powodu, bo zawsze ktoś znajomy przyszedł czy coś, to wiadomo, trzeba poczęstować. No i po prostu te Pringlesy pomału znikały, a zaraz zrobimy test lemon. Iced tea lemon, tak. No to tak jak mówiłam, robimy szybki test Vitella, powiem wam, sama jestem ciekawa jak napoje tej firmy będą smakować, no bardzo mnie ciekawi. Już sobie patrzyłam trochę zawartość cukru, ma powiem wam tak, niby w 100 ml ma 6,6. Czyli, a to ma 315, czyli tego cukru dosyć sporo jest w napoju. No dlatego z czystej ciekawości sama zobaczę, przetestuję jak to smakuje, jest to niby jakaś tam nowość na rynku. Kupiłam to w Żabce za 1,99 zł, tyle to mnie kosztowało, za czym, że to po prostu zwarte swojej ceny. W ogóle fajne, podoba mi się, że to właśnie, że puszki, zaczynałem puszki, góra od puszki, a to jest plastikowe, to jest fajne. Chociaż nie wiem, czy to jest dobre, ale fajna metoda. Dobra, wąchamy. Zapach faktycznie taki herbaciany. Powiem wam, zapach ma bardzo podobny do Liptona, tych napojów w puszce. Herbat w puszce Liptona. Taki ma zapach. A jaki smak? Rewelacja. Na pewno czuć cytrynę, czuć taką dosyć mocną, intensywną herbatę. Powiem wam tak, obawiam się, że w ogóle jest to dobre. Mogę to cenić spokojnie na 10 punktów, bo jest naprawdę bardzo dobre. Tylko obawiam się, że teraz jest ok, ten produkt bardzo dobry, ale za jakiś czas ten produkt się może popsuć, tak jak większość produktów w naszym kraju, że na początku są super rewelacje, zdobędą klientów, a z czasem po prostu te produkty zaczynają się psuć smakowo i nie jest to tak dobre, jak na samym początku się próbowało, ale jest to naprawdę dobre, na pewno wyczuwalna herbata, na pewno wyczuwalna cytryna. Ja powiem wam tak, jak dla mnie ma to bardzo zbliżony smak do Liptona. Do Liptona w puszce. Dosyć słodkie, ale nie za bardzo słodkie. Takie w sam raz. Przynajmniej jak dla mnie. Będę zawsze powtarzać, że to jest po prostu moja ocena smaku. Wiadomo, jednym może to smakować, jednym może to nie smakować, dlatego taka jest moja ocena. Czy polecę? Na pewno polecę, bo jest naprawdę ok, mi to osobiście bardzo smakuje. Więc polecam, oceniam to na 10 punktów. I serdecznie polecam, bo jest naprawdę ok. Jeszcze jedno, nie mówiłam wam. Powiem wam, obawiam się, pamiętacie co pokazywałam, te łóżko moje zmienione. Teraz de facto tak jakby śpię z moim psem.
Oczywiście powiedzmy, że śpię, bo powiedzmy, bo po prostu pies mi się ładuje do łóżka sam. Ja jej nie zmuszam ani nic. Ja powiem wam szczerze, nawet bym się cieszyła, gdybym nie musiała z nią spać, no ale jak się ładuje, no dobra, to niech sobie śpi. To jest jedyne miejsce, w którym może spać też. Ma swoje posłanie, ale po prostu, jeśli chodzi o kanapę, to jest jedyne miejsce, na którym może spać. Ale jest problem. A dlatego jest problem, bo kurczę, gdy śpię tu, mi oczy bardzo swędzą, dlatego niekiedy widzicie, jak w filmiku się drapie, powiem wam, to jest nie do wytrzymania, to mnie swędzi. No i mam potworny katar, czyli prawdopodobnie mogę być uczulona tego mojego pieska. Dzisiaj zrobię test, będę spała trochę w innym miejscu, zmienię sobie pościel i w innym miejscu będę spała i po prostu zobaczę, czy to jest ta przyczyna. Jak to będzie ta przyczyna, to się zaczyna robić problem. No, czy będę musiała coś pomyśleć. Nie myślcie, że mi się będę oddawać. Nie, nigdy w życiu jej nie oddam. Po prostu coś pomyślę, jakąś alternatywę, jak to spać właśnie, żeby nie mieć tego uczulenia. Ewentualnie jak będzie trzeba, to pójdę na odczulanie. Jak będę zmuszała tego. Z tego co wiem, to chyba 5 lat się odczula. Traje mi to nie na rękę, bo to raz w miesiącu się chodzi na zaszczyki, bo moja siostra się odczula. I to tak to wygląda mniej więcej, no więc no troszkę mi to nie na rękę. Przez 5 lat chodzić do lekarza na odczulanie. No nie za bardzo, ale znowu jak się nie będę odczulać, to mogę po prostu w przyszłości mieć astmę. To chyba lepiej się przez te 5 lat pomęczyć, a potem po prostu mieć święty spokój z tą alergią. No niestety, tak to wygląda. Widzicie ten mój malutki długopis, przed chwilą musiałam go zreperować, bo po prostu wypisał mi się wkład. Czyli ze zwykłego dużego długopisu, widzicie, on jest dużo mniejszy, to jest taki malutki długopisik. Z dużego długopisu musiałam zmniejszyć wkład. Pewnie spytacie, a to nie lepiej wyrzucić, wziąć duży? Nie, właśnie on jest fajny, bo jest mało podręczny i po prostu do kieszeni wejdzie czy coś, że... No jest fajny, malutki, nie jest to duży długopis. W każdej potrzebnej sytuacji się przyda, bo jest po prostu mały, do kieszeni wejdzie, no wszędzie praktycznie wejdzie. Stwierdziłam, że jeszcze szybko zrobię test napoju Ice Tea brzoskwiniowa tej samej firmy. Tak wygląda, już próbujemy jak smakuje. Zapach faktycznie brzoskwiniowy, tak jak poprzedni, bardzo podobny do napojów herbacianych w puszce. Rewelacja. Powiem wam, rewelacja. 10 punktów na pewno. Jest to smak brzoskwiniowy, słodki. Faktycznie czuć to taka herbata brzoskwiniowa. No rewelacja. Bardzo zbliżony smak ma do smaku Lipton. Oceniam na 10 punktów. Jest naprawdę rewelacyjny. Mi to osobiście smakuje, komuś może smakować, komuś może nie smakować, ale mi to smakuje, więc polecam. A teraz szybki czas pozdrowień i odpowiedzi na wasze pytania. Mateuszka serdecznie pozdrawiam. Kiedy zaczynasz się pakować, tak jak napisałam? Boże, gdzie to było? Kurde. Że jeszcze mam czas na pakowanie, więc na razie się jeszcze nie pakuję. Już nie mogę się doczekać kartki. Też. No musisz jeszcze troszkę poczekać, jeszcze troszkę cierpliwości, ale będzie okej. Okay. Tak jak mówiłam, mam nadzieję, że mi się te kartki uda wysłać ze Stanów, że to nie będzie wysyłanie kartek z Polski. Zależy jak to czasowo będzie wyglądało, a program jest dosyć napięty. Będę wszystko jednak robić, żeby wysłać kartki ze Stanów. Rylka serdecznie pozdrawiam. Muszę zrobić takie ciasto, oprócz nie wygląda, tylko strasznie słodkie. Jest dobre, ale słodkie. Kasper K22 serdecznie pozdrawiam. Fajny pomysł na ciasto, shake, Oreo. No, można by pomyśleć coś. Mogłabyś kupić te ciasto Oreo, trzeba już... No tak, tak. Byłaś w Świnoujściu, tak, byłam na kolonii. Ale to już dawno, dawno temu. Czy nie mogę się już doczekać wycieczki? Na razie jeszcze nie. Wydaje mi się, że tak będzie parę dni przed, to wtedy będzie tak. Ale tak, to na razie spoko, bo to jeszcze jest szmat czasu. Po prostu muszę wszystko podopinać na ostatni guzik. Sebastian S. serdecznie pozdrawiam. Lucyna Olszyk serdecznie pozdrawiam. No niestety jest to kaloryczne ciasto. No co zrobić, ale to była taka wersja eksperymentalna. Myślę, że może jeszcze ją zrobię wielokrotnie, ale oczywiście będę za każdym razem modyfikować, żeby to ciasto było po prostu mniej słodsze, bo powiem szczerze, że dla mnie też dosyć słodkie to ciasto było. Ja lubię słodkie rzeczy, ale no, było dosyć słodkie. I tak jak mówiłam, do Stanów jeszcze wjazd jest ho, czasu szmat, ale przez ten czas żadne filmiki się nie będą pojawiać. Filmiki zaczną się pojawiać.
Jak wrócę, po prostu przypominam. To jest właśnie w formie przypomnienia. Ja Was pozdrawiam, widzimy się już.